Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Mistrzostwa Świata w Szachach Błyskawicznych w Kazachstanie dobiegły końca. Mistrzem świata został Magnus Carlsen, ale przedstawię tutaj partię, która była niezwykle dramatyczna. Bardzo może się podobać kibicom, niesamowite zwroty akcji. Zapraszam serdecznie. Otóż przeciwnikiem Magnusa był Rapport Richard, bardzo sympatyczny, znany nam szachista. Posunięcie d4, tak się to rozpoczęło. e6 ze strony Rapporta. e4. Mamy obronę francuską. Tutaj przestawiam posunięcia dosyć szybko na samym początku, gdyż jest to teoria. Walka o centrum. Tutaj a3 od razu. Sprawę wyjaśniamy z gońcem. Hetman z7. Magnus zagrywa h4. Zresztą to też jest ciekawy ruch, który łapie przede wszystkim przestrzeń. Przy okazji może dać tutaj, można tutaj zagrać wieżą i trzymać fajnie linię trzecią. To też tak edukacyjnie myślę, że fajna sprawa. Jednak nastąpiło skoczek e7, h5 ze strony Magnusa, h6, przytrzymanie tego pionka, skoczek f3, tu się nic nie dzieje. Nawet po wymianie jakiś hetman c3, pamiętajmy, że mamy goniec d2 i tu się wszystko trzyma, nie tracimy materiału białymi absolutnie. Nastąpiło b6, szach na b5, goniec na d7 i wrócił goniec na d3, c4. Widzimy teraz zamknięty charakter pozycji. Tak to zwykle we francuskiej bywa. Czarne przez chwilę tutaj trzymają skrzydło królewskie i starają się złapać inicjatywę na skrzydle hetmańskim, co jest też niełatwe, bo przestrzeń jest po prostu bardzo zamknięta. Goniec a4, bardzo ciekawe posunięcie, trzymające pionka oczywiście, nie pozwalające też wyjście gońcowi na a3 i złapanie fajnego tutaj strzału po diagonali a3 f8. Przy okazji zawsze celujemy w pionka c2. Goniec na f4, skoczek a6, tutaj hetman d2 ze strony mistrza świata, długa roszada i teraz Magnus postanowił pomanewrować skoczkiem. Skoczek na f3, nie ma za bardzo perspektyw, to jest też ciekawe, dlatego że tutaj strzela swoje pionki i nie może za bardzo zagrać też na g5, na h4 też nic nie daje w zasadzie, bo tutaj dalej nie wejdzie na g6, na f5. Dlatego w tym momencie Magnus zagrał skoczek h2, król b7, skoczek f1, hetman d7. Panowie sobie manewrują i skoczek e3. Zobaczcie, skoczek z f3 zawędrował na e3. Jest to lepsze miejsce dla skoczka, raz, że bronimy na f5, dwa, że celujemy w pionki przeciwnika i w pewnym momencie poświęcenie figury, myślę, że może nastąpić. W tym momencie skoczek zagrał na c7, król f1. No ruch taki dziwny z jednej strony, ale wiadomo, tutaj roszada nie jest potrzebna białymi w zamkniętej pozycji. Skoczek c6, g3, hetman e8. Te ruchy nie wymagają dużego komentarza, pozycja jest względnie równa. Hetman, król zagrał na g2, przepraszam, hetman g8 i wieża ab1. Wiadomo, wieża zawsze sobie spogląda lekko tutaj na króla. Hetman h7. Rapport też gra takie szachy bardzo niekonwencjonalne, takie dziwaczne z jednej strony i to się może też podobać. Goniec f3. Goniec już, zobaczcie, spogląda fajnie w pionka, na pionka d5. Król b8. Zrozumiała sprawa. Król ucieka sobie na dobrą placówkę. Hetman e2. Wieża c8. Wieża b2. Przy okazji trzymamy pionka c2. Tutaj bronimy. Skoczek b5. No i teraz zaczynają się powoli schody. Zaczyna się teraz no taka bardzo bogata gra. Zobaczcie, skoczek atakuje dwa pionki. Pionek a3 jest w zasadzie nietykalny, dlatego że zawsze jest wieża a2, więc bardziej tutaj czarne interesuje pionek c3. Jak zagrały białe? Od razu powiem, że białymi można by było zagrać na przykład hetman a1, ale Magnus wiadomo, że nie będzie czekał w miejscu i stara się zagrać coś tutaj mocniejszego. To posunięcie, to skoczek bije na d5. Poświęcenie. W blicu, jak wiadomo, poświęcenia robi się łatwiej na krótkim czasie. Jest to poświęcenie niepoprawne, ale dlatego też pewnie piękne. Nastąpiło bicie, co jest dobrym zagraniem czarnymi. I teraz Magnus zagrał e6, ruch, który jest błędny zdecydowanie, ale to jest konsekwencja wyliczeń silnikowych, co będzie dalej. W ogóle ciekawym zagraniem, ale arcytrudnym według mnie i w ogóle pewnie dla arcymistrza bardzo ciężko to znaleźć, byłoby zagranie wieża b5 teraz, czyli poświęcenie kolejnej figury i zwróćcie uwagę, że po wybiciu na d5 białe miałyby wieżę mniej, ale za to piękna perspektywa tych pionków i gońce, które strzelają w króla. Bardzo ciekawa sprawa. W tym momencie po ruchu e6, najmocniej na chwilę, przepraszam,
Mała przerwa, jednak dorwał mnie katar, a nie będę niczego montował. Zobaczcie na chwilę. To ci los. Szachuś nagrywa i musi na chwilę przerwać. Dobra, wracamy. Jest posunięcie e6. I w tym momencie po ruchu e6 zostało zagrane król b7. Król b7, bardzo dobre posunięcie. I pionek zbił na f7. Hetman f5, czyli trzyma pionka d5 przy okazji. I wieża zagrała na b4. Zobaczcie, co robi Magnus. Magnus szuka tutaj kompletnie zadymy, afery i podstawia po raz kolejny tutaj wieżę. No, czy można zbić wieżę? Można. Tak zrobił raport, po prostu zbił wieżę i teraz Magnus zagrywa na e7. Głównie chodziło o to, żeby odciągnąć skoczka od pola e7. I tak się też dzieje, ale to nie jest złe dla czarnych. Król zagrał na a6. Niestety ten ruch najlepszy nie jest. Tutaj wystarczyło wrócić skoczkiem na c7 i tak naprawdę partia powinna się skończyć. Tutaj goniec spokojnie może wrócić, albo wieża h na f8 i partia jest totalnie wygrana czarnymi bez żadnego problemu. Więc no... To jest blitz, ciężko tutaj zawsze o najlepsze posunięcia w danej pozycji. Król a6 zostało zagrane, hetman b4, od razu też jest atak na gońca, na co nastąpiło goniec c2. I tutaj nie chodzi o to, żeby zdobywać pionki, ale uciec gońcem po prostu od hetmana, a przy okazji zagranie goniec e4 wisi, wymiana tego gońca byłaby naprawdę bardzo atrakcyjna, ale Magnus nie daje za wygraną, jest posunięcie a4. Zwróćcie uwagę na pasek, że przewaga jest bardzo duża czarnych, z uwagi na wieżę więcej w tej sytuacji. Bardzo ciekawa pozycja, taka nietypowa, mega zadyma. Skoczek c7 i co robi Magnus? A Magnus teraz zbija skoczka. Jest to ciekawy zabieg, dlatego że tutaj po tym zbiciu ciekawe rzeczy się dzieją. W tym momencie zostało zagrane goniec e4. I teraz zwróćmy uwagę, co by było, jakby wieża zbiła gońca. Po tym posunięciu oczywiście tutaj jest szach, król b7, no i w tym momencie oczywiście goniec d5. I na tym tutaj opierał Magnus swoją taktyczną broń. Ale po zagraniu takim król b8 i na przykład hetman e8, no wiadomo, że nie można wybić, no to tutaj czarne mają wieżę c8 i partia jest czarnymi wygrana. Jeżeli na przykład hetman e7 z groźbą mata, no to oczywiście bicie gońca przy okazji. Tutaj czarne się trzymały, ale też myk jest inny w tej sytuacji. Bo jeżeli goniec c7 i w tym momencie nastąpiłoby, przepraszam najmocniej, goniec c7, bo tutaj mam jeszcze jeden wariant przygotowany, nastąpiłby ruch król, nie król na b7, ale gafę popełniłem, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tutaj po wieża C7, właśnie, po wieża C7 cały czas po tym biciu nie gramy hetmanem na B5, dokładnie tak, tylko, no właśnie, bo hetman B5 nie wygrywa, jak przed chwilą pokazałem, ale ruch, który tutaj białe mogłyby wykonać, to jest coś niesamowitego. Głównie cała koncepcja opiera się na tym, że za chwilę zagra hetman na B5, podważymy punkt D5 i będziemy męczyć tego króla. Zobaczcie, ten ruch to wieża H4. No to jest arcytrudne posunięcie według mnie. Chodzi o to, żeby zagrać tutaj wieżą. I przykładowo, jak wieża by zbiła na F7, to się może narzucać, to wieża F4. I przykładowo, jak hetman odejdzie na D7, to wybijamy na F7 do końca, dajemy szacha i na końcu jest goniec D4. I to na pewno w zamyśle Magnusa mogło być. W partii było inaczej, moi drodzy. Po goniec C7 goniec zagrał na E4. Cały czas lepsza pozycja raporta. W tym momencie goniec wrócił na f4, goniec zbił, król zbił, hetman dał szacha, król g4, no i raport wziął wieżę na h1, co jest ruchem błędnym. Silnik mówi remis. Zobaczcie, że są dwie wieże na gońca. Wprawdzie jest atut w postaci pionka zaawansowanego, no ale hetman b5, najlepszy ruch w tej pozycji, król b7 i najlepszy ruch w pozycji to a5. Co ciekawe, tutaj białe mogą przechwycić inicjatywę. Zobaczcie, hetman z pionkiem atakują, goniec w tym pomaga i pionek jest atutem, no a królowi za bardzo krzywdy póki co zrobić nie można. I teraz zagrywa tutaj przeciwnik Magnusa wieża h na d8. Wieża h na d8.
Tak, wieża H na D8 i to jest ruch błędny. Przegrywający, moi drodzy. Wybaczcie, bo pozycja jest tak skomplikowana, że sobie nastukałem tyle wariantów, że się sam w tym gubię. Więc w tej pozycji dokładnie tak było w partii. I teraz Magnus zagrał A6. Jest kompletnie wygrana białymi. Kompletnie. Król A8, moi drodzy. No i teraz, właśnie teraz, Magnus popełnia katastrofalny błąd. Bo dorabia hetmana. Ruch jest bardzo logiczny, bo chce odciągnąć wieżę, władować się hetmanem i dać mata. Wszystko pięknie. Ale zabrakło tutaj jednak precyzji. Ruch, który wygrywał tę pozycję, to posunięcie F3. Posunięcie F3 przede wszystkim blokuje hetmana i hetman nie broni punktu D5. To jest bardzo ważne. Tutaj można byłoby się poddać już czarnymi, dlatego że dorabiamy za chwilę hetmana i dajemy mata, bijąc hetmanem na właśnie posunięcie na pole D5 i tutaj dajemy finalnie mata. Więc F3 wygrywało totalnie partię. Poszło inaczej, poszło takie zagranie i nagle się okazuje, że to czarne mają wygraną. Co zrobił raport? Raport zbił hetman D7 i okazuje się, że tutaj jedyne kapitalne zagranie ze strony czarnych to wieża. Bije na F4. Genialny ruch. Dużo genialnych ruchów tutaj w tej pozycji nastąpiło. No i cóż, nie ma innego wyboru biały jak zbić na F4 i hetman gania tego króla. Zobaczcie, co się stało. To są ruchy dosyć łatwe w tym momencie. G5 to też fajne posunięcie. Bicie w przelocie. Teraz raport wyliczył sobie, że wymienia hetmany na polu G4. Ten myk przechodzi i tak też poszło w partii, wszystko się wymieniło. Ten myk przechodzi tylko dlatego, że jest pionek B6. Jeżeli wyobraźmy sobie, jeżeli nie byłoby tego pionka, to wygrywają białe, bo te pionki szybko tutaj dochodzą do pola przemiany. Raport gra B5, Magnus F5. No i wyścig pionów trwa. Oczywiście bicie tutaj też jest bardzo istotne, żeby dalej był pionek wolny z C4. Zaraz to będzie widać w dalszych wariantach. Poszło do końca G7. Zobaczcie, jaki rzadki widok. I dorobienie hetmana, i dorobienie hetmana. Co to jest w ogóle za pozycja, moi drodzy? Raport daje szacha. Jest kompletnie wygrany czarnymi. Kompletnie. To jest, już pokazuje, minus 16. Arcymistrz tutaj wygrywa na milion sposobów. No i tutaj Magnus z tym królem sobie tańczy. Król G6. Król G4, król H6. No i w tej pozycji nastąpiło C3. Widzimy, że hetman broni wieży, to jest bardzo ważne, dorobić hetmana nie wolno. Hetman F7, groźba mata, bardzo ciekawy ruch, ale tutaj raport dał szacha, król G6. No i niestety dla raporta nastąpiło hetman E4, chociaż to też jest wygrane, jak widać, ale mówię niestety, dlatego że o wiele prostszym ruchem, żeby wygrać tę pozycję bardzo szybko, jest wieża C6. No i po król F5 jest hetman F2. W następnym ruchu zbijamy hetmana na polu F7 i wygrywamy. No prosta sprawa, prosta jak się kibicuje i się patrzy. Gorzej jak się gra w stresie. Hetman E4 szach, król G5 i hetman E3. Moi drodzy, ten ruch już wyrównuje sytuację według silnika kompletnie. No jest to bardzo ciężkie do w ogóle wymyślenia według mnie. Król H5, hetman E8. I jest to ruch, który przegrywa partię czarnymi. Coś niesamowitego. Zwroty akcji. Zobaczcie, jak silnik skacze. Raz białe, raz czarne. Tutaj hetman E8 niestety przegrywa partię. Chodzi o to, żeby nie dać mata, ale nastąpiło dorobienie hetmana. I tutaj Magnus Carlsen odżył. Moi drodzy, zwrot akcji. Ciężko mi powiedzieć, oceńcie sami. No taki jest blitz, ale partia przednia, to jeszcze nie koniec. Nastąpiło po tym posunięciu hetman E2. Tutaj hetman się zasłonił. Oczywiście jeszcze wrócę do tego, że nie można zbić hetmana, bo jest mat. Prosta sprawa. Więc w tym momencie hetman E2, hetman G4, szach wieżą. Trzeba bardzo też uważać. Król G5, szach kolejny, król F6, kolejny szach, król E7. Niesamowicie. Hetman C6. No i teraz Magnus Carlsen zagrał hetman G8 i się czarne poddały. Nie ma co grać, dlatego że po tym ruchu jest taki ruch i dajemy po prostu mata, a jeżeli jest zasłona hetmanem, to tutaj dajemy też pięknego mata na samym końcu. Partia, moi drodzy, sami ocenicie. Według mnie piękna dla oka, dla kibica, dużo zwrotów akcji, dużo błędów, jak widać, arcymistrzowie popełniają. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.